Cześć, witam was, Giga, serdecznie. Jak wam poszły maturki? Mam nadzieję, że bardzo dobrze. Albo chociaż lepiej niż ósmoklasistom. U moich wszystkich znajomych sobie poszło całkiem git, więc mam nadzieję, że u was tak samo. Ja jestem z Podlasia i dla moich ziomków nawet matematyka poszła bardzo dobrze. Broń Boże, oczywiście żartuję, nie myślisz sobie o czymkolwiek innym. Fajnie się te wakacje zapowiadają, nie mam w sumie na razie jakichś mega mocnych obostrzeżeń. Obostrzeń, nie uczcie się polskiego ode mnie, bo jestem idiotą. Koncerty wracają, Sobel ostatnio miał świetny koncert, ale to trochę później. Pojawiają się nowe federacje, Miś Malisz rekrutuje coraz to ciekawsze osoby. Niektórzy dostają bana na Twitchu, niektórzy dostają unbana na Twitchu i znowu na niego wracają. Niektórzy dalej nie mogą powrócić. Polska kwitnieje, nasze polskie super piosenki można usłyszeć w zabawkach na Tajwanie. Wardenga w końcu ruszył, serię z Psiakobusa. Omówimy sobie teraz to wszystko, no bo myślę, że jest warto. No i zapraszam was do oglądania, lecimy z tematem. Zaczniemy sobie od Hate League'u. Hate League to jest gala Malika Montany. Malik poza byciem raperem zostanie teraz także potężnym włodarzem V3. Hate League to jest jedyna gala poza Fejmem, która tak naprawdę mnie interesuje, bo te Elite Fighters, które teraz wychodzi, to jest po prostu taka cringe'owa, że tego nie da się oglądać, ale to się w ogóle nadaje na inny odcinek. Ja osobiście uważam, że to bardzo dobrze, że startuje kolejna gala, ponieważ kiedy jest tylko jedna, jesteś tak jakby monopolistą na rynku. Znaczy wiem, że są różne gale, ale chodzi o takie stricte freakowe, influencerskie, internetowe. Teraz Malik właśnie rozpocznie drugą. Kiedy będzie konkurencja, to po prostu każdy będzie starał się coraz mocniej, żeby utrzymać swoją widownię, więc myślę, że to wyjdzie nam jak najlepiej. Zyskiwać będziemy tylko my, widzowie. Krążą ploty, że gala ma gigantyczny budżet i jestem w stanie to uwierzyć. Zresztą nawet sama Lexi, która właśnie została teraz nową twarzą Hate League'a, znaczy nie twarzą, tylko po prostu zawodnikiem, sama przyznała, że jednym z głównych argumentów, żeby zawalczyć, jest właśnie the money. A Alexi sama w tym filmie też powiedziała, że nigdy za bardzo nic nie interesowała się w życiu i nie miała zbytnio celu. A ja sam też osobiście uważam, że to jest bardzo leniwa osoba i nie za bardzo jakby angażuje się w żadne projekty, więc naprawdę musi je bardzo dobrze zapłacić. W Hate League'u będzie jeszcze walczył brat Alberto. A teraz zapowiedzi jeszcze Narcyza, że to jest wow. Poza tym zawalczy tam też Czuks, który on z kolei powiedział, że walczy tam dlatego, że bardzo dobrze go potraktowali, a nie dlatego, że dostał jakieś tam... No ja trzymam kciuki, nie mogę jeszcze czekać jakiejś konferencji, no i co, no i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. A jeszcze z takich ważniejszych informacji, to Pawłowski będzie tam komentował. A poza tym, że Pawłowski teraz będzie komentował walkę, warto jeszcze wspomnieć, że będzie zajmował się jakąś galą wrestlingową. Ale co to dokładnie będzie, to musimy poczekać dalej. Teraz jeszcze szybko powiem coś o Lexi. Widzowie, ja uważam, że Lexi to jest postać znana z tego, że jest po prostu znana. Ona nie robi totalnie nic poza nagrywaniem instastory z łóżka albo jedzenia McDonalda na live'ach. Czasami nagra jakieś tabliczki na YouTube z pytaniami. Bardzo mnie też irytuje, że jest tym typem influencera, który reklamuje po prostu skam i gówno. Leginsy, polecam obejrzeć odcinek Wardengi. W ogóle ja nie rozumiem, dlaczego ona w ogóle totalnie za to nie odpowiada, bo wychodzi na to, że wszyscy jakby mają to w dupie poza komentarzy, a to jest naprawdę totalny ostry shit wredny. Ja oczywiście nie odbieram jej charyzmy, bo charyzmy ma na 100%. Ale to jest osoba po prostu tak leniwa i według mnie nie zasługująca tak bardzo na zasięgi, jakie ma. Bo ja chcę tylko powiedzieć, że ona robi zasięgi czasami większe od ekipy. Ona pod shipem z dubielem miała 600 tysięcy lajków. Ile? No, zobaczymy, co pokaże na tej walce. Ostatnio widziałem na Instagramie, że je na ciosy w kinie i nie ma trafiła zrobić jednej pompki na odcinie Brunskiego, ale tam nie wnikam. Może po prostu przyczajona jest i nie chce pokazywać pełni swojej umiejętności dla swojej przeciwniczki. Ja najbardziej i myślę, że ona zawalczy z Natsu, bo z Fagatą raczej na pewno nie zawalczy, bo Fagata miała ostatnio operację tych pośladków, o czym zaraz będziemy mówić. No i myślę, że to na pewno będzie Natsu. Jest dużo poszlak na to, że to może być Natsu. Zobaczcie sobie jakikolwiek filmik na YouTube, to zrozumiecie, o czym mówię. No i tyle, mam nadzieję, że wyjaśniłem sobie to, co miałem wam wyjaśnić. A i teraz rozumiecie mój punkt widzenia i nie będziecie mówić, że po prostu mam ból dupy. Tak swoją drogą pozwólcie mi, że wrócę jeszcze na chwilę do Pawłowskiego. O Pawłowskim w ogóle wspominał Boxdelfs na swoim nowym kanale Aferki, który bardzo fajnie prowadzi. Ostatnio nawet mieli streama na żywo i prowadzili te Aferki na żywo. W ogóle bardzo wam polecam, sobie zobaczcie. Boxdelf powiedział, że z Pawłowskim nie ma totalnie żadnej spiny i że może sobie z nim nawet pogadać, że mógłby zaprosić, nie byłoby z tym żadnego przypału, więc myślę, że ciekawa sprawa. Generalnie w ogóle tak zobaczyłem, że na YouTubie otwiera się teraz bardzo dużo fajnych projektów.
Wardęga w końcu dzisiaj rozpoczął psiakobusa, z czego jestem bardzo zadowolony, bo bardzo długo na to czekałem. I pierwszym gościem jest Fagata. I generalnie bardzo, bardzo, bardzo polecam sobie zobaczyć ten odcinek, bo mówi wiele ciekawych rzeczy. Na przykład przyznałem się do tego, że reklamowała zaśni totalnie z własnej woli, a nie przez agencję. O kamerzyści coś tam sobie trochę porozmawiali o Zebo, ale za to byłem bardzo, może nie, że zawiedziony, no bo to było oczywiste, nagrywali to z dużym wyprzedzeniem. W ogóle nie poruszyli tematu tej operacji, którą teraz sobie zrobiła Fagata. Ostatnio zrobiła się z tego dość głośna afera, ponieważ ludzie uważają, no i pewnie słusznie, że jest to bardzo szkodliwe, co ona teraz zrobiła. A teraz wam wytłumaczę, o co chodzi, jeśli ktoś nie jest w temacie. Fagata zrobiła sobie operację pupy. No, dla mnie spoko. Tylko problem polega na tym, że zrobiła to w klinice i u lekarza, czy tam doktora, chirurga, nie wiem jak na to się dokładnie mówi, u osoby, która robi totalną kaszanę. I ludzie ją przed tym ostrzegali, że wychodzi kaszana. Ja nie wiem, czy u niej z tymi pośladkami i tak dalej teraz jest wszystko w porządku, bo nie pokazywała żadnych efektów, ale są za to efekty innych pań na internecie i na grupach na Facebooku, które opowiadają o tych swoich przykrych doświadczeniach i sytuacjach z tym kolesiem. Obejrzyjcie w ogóle sobie film Revo, on tam super w ogóle tłumaczy i wyjaśnia w ogóle całą tą sytuację. No ale ewidentnie widać, że koleś nie za bardzo zna się na rzeczy, a Fagata po prostu za reklamy chyba zgodziła się po prostu w tej klinice zrobić to, co mogła. I teraz ja wam podam moje jakby podejście do tej sprawy, bo mam trochę zgoła inne od innych ludzi. Teraz ja wam powiem tak. Fagata zrobiła sobie ten zabieg, czy jest dobry, czy jest niedobry, to ja po prostu nie mam pojęcia, bo jeszcze się nie pochwaliła swoimi efektami. Ja po prostu uważam, że jest to dość durne, kiedy masz zewsząd informację o tym, że koleś robi beznadziejną robotę i zgadza się na to, żeby ten koleś cię operował. To jest totalnie głupie według mnie. Ale ludzie, w sensie to jest jej życie, niech ona sobie robi co chce, w sensie to ona będzie zmagała się z konsekwencjami, jeśli coś pójdzie nie tak, a nie wy. Dużo ludzi używa argumentu, że jaki ona daje przykład dla swojej młodszej widowni. I z jednej strony tak, jestem w stanie z tym się zgodzić. Przykład dla widowni jest dość kiepski, no jest, wiecie, nieakceptowanie swojego ciała i to i tamto. Ale po pierwsze, każdy ze swoim ciałem robi co chce. Po dwa, ja uważam, że każdy powinien mieć swój własny rozum. I to, że masz 12 czy 11 lat, nie powinno usprawiedliwiać się do tego, że jesteś po prostu idiotą. W sensie, no, ludzie używają swojej własnej głowy, zamiast tak zakrywać wszystko, nie mówić o niczym, nie, wiecie, robić filmy takie, jakie się robi, być taki family friendly, to może zamiast tego robić takie cenzury i gadania byle czego, żeby tam byle reklamy się zgadzały, może po prostu tych młodszych widzów uświadomy, że wiecie, że nie wiecie na przykład te wszystkie scam produkty, które reklamuje Bułaczuksa, w ogóle Bułaczuksa to też jest temat na inny odcinek, tylko użyjcie głowy i sami sobie pomyślcie, że czasami nie warto tego robić, czasami ten produkt nie jest warty zakupienia i tak dalej, i tak dalej. Za to bardzo słabe w tej sytuacji jest to, że koleś cały czas ma pozytywne recenzje i je chyba wykupywał, a te normalne pacjentki, które zostały pokrzywdzone, były po prostu ocenzurowane, wyciszane i trzeba było się tego dowiedzieć z grup. To było bardzo słabe i takie rzeczy powinno się tępić. I o tym jest też świetny materiał u Remwo, więc polecam wam zobaczyć, jeśli chcecie. Kolejną ciekawą sprawą jest śpiewający cypis, a mianowicie kaktus śpiewający, czy tam raczej nucący cypisa. Nie ukrywam, że dość potwornie mnie to śmieszy, ponieważ no jest to po prostu dla dzieci. Myślę, że Tajwańczycy mogą nie za bardzo zdawać sobie sprawy, że ten tekst w przetłumaczeniu jest o zjeździe narkotykowym, ale oni raczej i tak nie wiedzą, o co chodzi, więc myślę, że raczej nic tym dzieciom tam nie grozi. Po komentarzach na YouTubie widzę, że Polaczki raczej się z tego śmieją i wszyscy są na plus. Znalazłem nawet komentarz, że jest to świetna zabawa dla dziecka. No cóż, ja nie oceniam, ja nie wnikam. Śmieszna sprawa, lecimy dalej. Lipiec to także czas powrotów. A powrócił nie byle kto. Na Twitcha powróciła upadła gwiazda. Kiedyś padł streamer. Tak dokładnie mówimy o Rafoniksie. Mam nadzieję w ogóle, że ta nazwa nie jest banable na YouTubie. Masno się o tym dość dobrze przekonał. Rafonix dzięki układom swojej MMA dostał umbana na Twitchu, no i teraz może tam sobie streamować. Od razu rzucił kontakt z Facebookiem i poszedł sobie na Twitcha. Na pierwszym streamie miał 4,5 tysiąca widzów. On bardzo się cieszy z tego wyniku. Ja szczerze mówiąc myślałem, że Rafonix będzie miał dużo więcej widzów na pierwszym streamie,
Ale nie oszukujmy się, 4,5 to też jest całkiem sporo. Ja mu życzę sukcesów, oglądałem tego streama przez pierwsze pół godziny. No i nie powiem, no raczej taki średni był, bo tam jadł pizzę i w sumie tam nic się w sobie za bardzo nie działo, potem grał w RP w GTA. Ale całego nie oglądałem, więc się nie wypowiem. Powróciło też Masno. Na razie tylko w dwójkę, ale jak sam Rafonix mówił, on nie dostał zaproszenia, ale Masny Jimmy już może jechać sobie tam pakować manaty, wracać do projektu. Puścili już pierwszą nutę, ja jestem mega szczęśliwy z tego powodu, bo byłem gigantycznym fanem Masno. Pomimo tych wszystkich kontrowersji i w jaki niby tam sposób rzekomo ten kanał został usunięty, ja tam nie wiem i w sumie nawet mnie to za bardzo nie obchodzi. Ważne, że Masno wraca, teraz jest sezon na koncerty. No, myślę, że będzie elegancko z tego powodu. Wspominałem o tym unbanie Rafonixa, no to dla równowagi Twitch musiał też kogoś zbanować. Czy były to streamerki w basenie? No niestety nie, bana dostał Mandzio. A za co dostał bana? Czy Mandzio nagrywał soft porno w basenie? Nie, za to się nie dostaje bana na Twitchu. No chyba, że jesteś facetem, ale mniejsza z tym, bo Mandzio tego wcale nie robił. Mandzio dostał bana za copyrighty. Używa jakiejś muzyki na swoich transmisjach, do której nie miał praw. No i za to poleciał. Ban nie był długi, on był chyba na dzień albo na dwa. Sanat nie jestem do końca pewny, możecie napisać w komentarzu dokładnie. Zresztą nawet w momencie, kiedy to nagrywam, to Mandzio właśnie ma teraz streama, więc pozdrawiam. Więc można powiedzieć, że miał szczęście, że skończyło się tylko w taki sposób. Szczęścia za to z kolei nie miał Nitro. No, niestety, ale Nitro dopiero co odebrał swoją betę, żeby znowu się z nią niestety chyba na trochę pożegnać, ponieważ dzisiaj dostaliśmy takie zdjęcie i filmik. No cóż, co ja mogę powiedzieć, to jest naprawdę bardzo pechowy człowiek. Ja słyszałem plotki, że na Bytliku są już zakłady, kiedy rozwali sobie nowy samochód, ale to wiesz, to się nie wypowiadam. Po drugie, primo, ja Nitra bardzo lubię i naprawdę chcę wierzyć, że to był po prostu pech. A nie, tu was mam, to był po prostu prank, Nitro po prostu zrobił śmieszny clickbait, nic mu się tym razem nie stało. Szerokości, mam nadzieję, że to nie jest wizualizacja tego, co stanie się za tydzień. Twoją korzyść wykorzystać to, że miałem pecha, bo do tej pory byłem szkalowany, szydzono ze mnie, śmialiście się, memujecie, obrażacie mnie wszędzie, więc postanowiłem, żeby to inni się gorzej poczuli. Znajdujemy się w naszym nowym BMW M3 Competition, który odebraliśmy 2 dni temu. No i postanowiłem zadzwonić do pana z Labety, żeby po prostu przyjechać, wrzucić tam ten samochód, zrobić sobie zdjęcie. I ponadto znalazłem zdjęcie w internecie, gdzie ktoś właśnie nową M3 już rozbił. Ona była w kolorze granatowym, aczkolwiek grafik mi zmienił kolor tego samochodu, więc wygląda, jakbym rzeczywiście ja rozbił ten samochód. Teraz już ostatni raz wrócimy dzisiaj jeszcze na chwilę do Twitcha, a mianowicie dlatego, że wczoraj urodziny miał najlepszy streamer na świecie, D-Stream, ale miał też urodziny Xayo i z tej okazji odpalił się na Instagramie z taką informacją. Dziękuję za mnóstwo życzonek. Przesyłam mnóstwo buziaków. Hej! Czy Xayo zobaczymy w tym roku jeszcze na Twitchu? No, możliwe, że jest taka szansa, ale z nim to w sumie nigdy nic nie wiadomo. I teraz jeszcze takie info ode mnie. Jestem na 200% pewny, tylko nie zrobiłem żadnego zrzutu ekranu. On na Instastory wczoraj dał info, że gdzieś w okolicach Lipca zrobi nieoficjalny powrót i się odpali. Nie mam żadnego zdjęcia, żeby to potwierdzić. Nie wiem dlaczego, nie zrobiłem tego screenshota, a teraz na internecie też nic nie znalazłem, ale może jak poszukacie, to znajdziecie. Ale jestem prawie pewny, że mówił, że może w lipcu coś odpali nieoficjalnie. Tak więc no, stay tuned, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Dobra, przechodzimy sobie do ostatniego tematu. Ja jeszcze sobie wezmę łyk kawusi. No i tak w ogóle, smacznej kawusi, wiadomo co, wiadomo kogo. Rozmawiamy sobie teraz o Sobelu, a mianowicie o tym, co sobie teraz niestety odwalił. No co ja mogę powiedzieć? No Kaszano odwalił. W sensie, on miał teraz według mnie swój pik, wypuszcza bardzo wiele fajnych, ciekawych nut. No i zaczął też koncertować. No i tak jak się zachował na swoim ostatnim koncercie, bił mu się na scenę fan? Co nie było zbyt dobre, ale też jest z drugiej strony, gdzie była ochrona w tym momencie? Myślę, że to jest najważniejsze pytanie. Gdzie była ochrona? I jak Sobel się zachował? Jedzę i buduję główny cel. Zabijaj stąd, zabijaj man, chodź tu. Zabijaj stąd, weźcie go stąd. Jaki ty jest ty ziomek, dalej mi stąd. Zabijaj stąd, zabijaj stąd, już. Zabijaj mi stąd. Nie wchodź na moją scenę,
Nie wchodzimy, k***a, to nie przerywamy show, kochani! Nie przerywamy show! Pierdolę show! Pula, jeszcze raz, nie wkurzać mnie tak, nie robić mi czegoś takiego, ale... To było fatalne zachowanie, jestem bardzo zadowolony z faktu, że tyle ludzi po prostu to neguje i jakoś stara się to nagłośnić, no bo to naprawdę było frajerskie zachowanie. Ja sam wiem, że ten fan zachował się źle, bo nie powinno się tak robić, ale właśnie raz od tego jest ochrona, dwa, mógł trochę inaczej dobierać słowa i trochę inaczej się zachowywać. Ja uważam, że tutaj ego wypił po prostu w kosmos i trzeba po prostu go gnoić i jak najbardziej, żeby on po prostu zrozumiał, że zrobił coś źle i żeby tak się nie zachowywał. Ja w ogóle nienawidzę gwiazdek z takim turbo gigantycznym ego, to jest najgorsze, co tylko dla mnie może. No i kiedy już myślałem, że gorzej być nie może, to jeszcze zaczął się z tego tłumaczyć. Przepraszam za moje słowa. Nie jestem ani homofobem, ani gburem i szanuję swoich fanów. Ten gość, to nie był mój fan, wszedł mi na scenę naćpany i zaczął szeptać mi do ucha i cisnąć mnie, więc po prostu wybuchłem pod wpływem emocji. To jest moja pierwsza trasa w ogóle, nie chcę się tłumaczyć. Przepraszam i czuję się z tym źle, jest mi cholernie wstyd. Mogłem zachować się inaczej, obrócić to w jakiś zasrany żart, a wyszło strasznie. Przepraszam i mam nadzieję, że gość spokojnie dotarł do domu i nic się nie stało z nim i wszystko jest w porządku. Do zobaczenia w piątek, ludzie. No w sensie, no ja po prostu... Ja padłem, jak to zobaczyłem. To jest po prostu żałosne. To jest po prostu nie chowanie w głowie piasek, tylko obsranie zbroi i robienie czegokolwiek, żeby ratować swój PR. To jest... No, nie róbcie tak po prostu. To jest fatalne, naprawdę. Nie, zero. Nie róbcie tego. Tak jeszcze, by the way, mam dla was dwóch innych artystów, którzy też mieli taki przypadek, że ktoś im wbił na scenę. I zobaczcie, jak się zachowali. BDS. Jeśli będzie trzeba, zrobię to, co będzie trzeba! Dzięki, wariacie, wracaj na miejsce. Pozdro. Słuchajcie, nie róbcie tak, bo to jest bardzo niebezpieczne dla waszego zdrowia. Także tak nie róbcie. Ale dzięki ci, wariacie. Już pozwól mu wrócić. Dzięki, wariacie. Pozdro dla ciebie. Zróbcie na niego wygląd. Widzicie? Można to zrobić w fajny, pozytywny, super sposób. Ty sobie straciłeś pewnie naprawdę kochanego fana, który chciał pojechać na twój koncert, teraz już na pewno nie jest twoim fanem, no i bardzo dużo ludzi do siebie zdradziłeś. Ja mam nadzieję, że trochę się ogarniesz, bo mimo wszystko dalej lubię twoją muzykę, uważasz, że jest całkiem spoko, ale mówię, niech twoje ego trochę zluzuje, bo to, co zrobiłeś teraz, nie było zbyt fajne. Przemyśl trochę, co to zrobiłeś i trochę zniż swoje ego, bo nikt nie lubi gwiazdek z wysokim ego, które tylko krzyczą i obrażają. Dobra, to było na tyle. Mam nadzieję, że widzimy się za tydzień. Zobaczymy, czy będzie mi się chciało to nagrać. Ale myślę, że będzie mi się chciało, bo nagrywa mi się to świetnie, a montuję jeszcze bardziej. Komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie, piszcie mi w komentarzach, o czym chcielibyście jeszcze usłyszeć. Piszcie mi na DM-ie w Instagramie, jak to mówi Konopski. Może zostaniecie moimi reporterami, hehe. Ja no żartuję, raczej sam będę researchował. Trzymajcie się, cześć, miłego dnia, nara!